Człowiek czuje się usprawiedliwiony, kiedy pójdzie do osoby niezbawionej i powie jej: nawróć się, bo pójdziesz do piekła. Zginiesz bezbożniku, jeśli... I tam mamy wersety odpowiednie na to. Jeszcze jak na odpowiedniej grupy jesteśmy nauczeni odpowiednio traktować, pójdziemy tutaj bałwochwalcy, tutaj kompromis z jakimś tam gejostem, czymś innym, i wszędzie mamy tam swoje metki, które przychodzimy i strzelamy tym ludzi. Oni się nie nawrócą z tego powodu. Jeżeli ja będę zaczynał moją dobrą nowinę od tego, jak bardzo ty źle wierzysz, to nie jest dobra nowina. Dobra nowina to jest znaleźć punkt zahaczenia z tą osobą i pozwolić sobie zadać pytanie, a Duchowi Świętemu odpowiedzieć, jak ja mogę tej osobie usłużyć. I o tym też mówi ten werset, że miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem. Jak my sobie potrafimy przypomnieć nasze życie i moment, kiedy różnie bywało, bez względu na to, czy jesteśmy wierzący długo, krótko, czy jeszcze nie, to mamy momenty, gdzie możemy, gdzie ciężko nam jest spojrzeć w lustro. Nie wierzę, że jest człowiek, który zawsze spogląda w lustro i powie: wszystko jest super. Jesteś gościem. Nie. To tak może być do jakiegoś czasu, ale któregoś dnia człowiek spuści wzrok i albo nie podejdzie, a minie lustro. Bo będzie wiedział, że wcale tak nie było. I teraz warto jest pamiętać o tym, warto jest pamiętać o tym, że to Bóg okazuje nam miłosierdzie w takich momentach, żeby znowu przyprowadzić nas do tego miejsca, gdzie my nie z pychy, ale z tego, że rozumiemy, kim jesteśmy w Bogu i przyjęliśmy Jego przebaczenie, możemy powiedzieć: wszystko jest super. Ale był ten moment kryzysu. I to, że ktoś, kogoś życie całe jest kryzysem, to teraz nie znaczy, że ja po prostu sięgnę życia tej osoby, mówiąc jej: twoje życie to jest kryzys, chłopie, musisz coś zmienić, kryzys dzwoni, kryzys. No, on o tym dobrze wie. Nie potrzebuje, żeby mu objawiać jeszcze więcej, w jakim szampie on się znajduje. On potrzebuje, żeby dotknąć jego serca. Więc ten werset, który przed chwilą przeczytałem, sedno tego wersetu będzie się gdzieś tam przewijać w tych dwóch psalmach. Powiem jeszcze coś takiego. Jak przygotowywałem słowo, to wczoraj mówiłem o chlebie życia, mówiłem o kobiecie z krwotokiem, mówiłem o tym, że jest coś więcej w Bogu, przede wszystkim więcej niż tylko zaopatrzenie w tym wymiarze materialnym. Mówiłem o tym, że przyjdź do Boga, zanim wszystko stracisz. Jak jeszcze coś masz. W tej historii z kobietą z krwotokiem, ona 12 lat się zmagała z chorobą i tam jest napisane: wydała wszystko na lekarzy, nic jej nie pomogło i wiele wycierpiała. Nie wiem, w jakim miejscu jesteś teraz w swoim życiu. Nie wiem, co przechodzisz, ale wiem, że tak długo, jak będziesz trzymał ten kierunek, który nie zmienił nic na lepsze, to będziesz dokładał do swojego cierpienia. I każdy kolejny dzień bez decyzji przyjścia do Boga z tym, to będzie dzień stracony. To będzie dzień jeszcze większej. Później jak przyjdziesz do Boga, to stwierdzisz: dlaczego ja tego nie zrobiłem wcześniej. Dlatego lepiej zrobić to dzisiaj. I mówiłem też o... To mówiłem, dzieliłem się tym tutaj już indywidualnie z jedną osobą, ale Pan Bóg mi to dał, więc wiedziałem, że to będzie potrzebne do czegoś. To jest historia z Piotrem. Wszyscy znamy, no nie wierzę, że w Polsce nie ma osoby, która nie wie, że Piotr zapał się Pana Jezusa. Znaczy może i się znajdą takie osoby, ale generalnie 90% ludzi, jak się mówi o zaparciu Piotra, kogut zapiał, no to kojarzą, że coś takiego rzeczywiście miało miejsce. To jest pewnie w jakichś tam i filmach bałkowane, i może w scenkach, może nawet jakieś odgrywane, jak jest droga krzyżowa. Nie wiem, nie oglądałem tych
tych rytuałów, ale być może jest, bo przecież odtwarzają poszczególne stacje i tak dalej. I tam jest taka historia, że Piotr, jeden z najbliższych przyjaciół z tej trójki uczniów, bardzo, bardzo bliskich Jezusowi, który był pierwszy przed wszystkimi, jeśli chodzi o to, co on zrobił dla Jezusa, jak on bardzo jest oddany. I tak naprawdę pokazał nawet działanie tego, przecież ucha pozbawił strażnika, czy tam sługi świątynnego w ogrodzie, więc on, to nie było tylko gadanie. Złodziej wyszedł Piotr do Jezusa, a nie jakikolwiek inny uczeń. Więc w nim było takie, on był narwany, on był odważny, ale to nie znaczy, że to nie jest to samo co wiara. To też chcę tutaj zwrócić uwagę. Gdyby wiara wyprowadziła Piotra z Łodzi do Jezusa, to on by do Jezusa doszedł. A go wyprowadził jego zapał, nienerwanie. Panie, ty powiesz, ja pójdę w ogóle. Ale nagle się okazało, że tam wiary było mało. Bo kiedy zobaczył okoliczności, to już się nie utrzyma. Tak. I jest taki moment, że ten Piotr w pewnym momencie, Jezus mu to zapowiada, on się zarzeka, że to na pewno nie nastąpi, nie ma takiej opcji. Jednak się wybiera Jezusa. I później co się dowiaduje od uczniów? No Jezusa ukrzyżowano i pochowano. To znaczy, że całe pozamiatane. Co w oczach Piotra, co Jezus sobie myślał o nim w momencie śmierci? Piotr pewnie myślał tak. Ostatnie wspomnienie Jezusa o mnie to jest zdradził mnie. Taki z niego był przyjaciel. A nawet jeżeli nie myślał, że Jezus tak myślał, no to sam sobie nie mógł wybaczyć i myślał, że z tą winą będzie żył do końca życia. Bo zrobił coś w jego mniemaniu niewybaczalnego i karygodnego. Na pewno to nie było nic równego, bo to wiemy. I nie mógł tego naprawić. A co Jezus powiedział? Co anioł Boży powiedział w momencie, kiedy Jezus zmartwychwstał do kobiet, które przyszły do grobu? Idźcie, powiedzcie Piotrowi. To nie i uczniom, ale było idźcie, powiedzcie Piotrowi. A dlaczego nie było powiedziane, idźcie, powiedzcie Janowi uczniom, Jakubowi uczniom, albo po prostu idźcie, powiedzcie uczniom. Idźcie, powiedzcie dwunastu. Nie, tam był Piotr wyszczególniony osobno, ponieważ on się czuł najgorzej z tych wszystkich uczniów. A Jezus specjalnie, Bóg specjalnie przez anioła chciał dać znać tym kobietom, żeby one zaniosły tą wieść, że Piotr jest mile widziany, mimo tego, co zrobił, i zaproszony do spotkania z Jezusem. Więc dzisiaj będę mówił o tych psalmach, o pewnych rzeczach ze Słowa Bożego i ty jesteś zaproszony do tego, aby przyjąć to, co Bóg dla ciebie ma. Nie myśl sobie, że to nie jest dla mnie ze względu na to, że ja coś tam kiedyś. Nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma, jesteś dzisiaj tu. To sama rzecz jest powiedziana, jest ta historia o dwóch synach. Teraz korzystam z tego, co mi Pan Bóg po prostu wrzucił, że tak powiem, w głowę. Ja nie wiem, dla kogo to jest, ale wiem, że muszę po prostu tym się podzielić. To nie jest to, co jest do wszystkich, co chcę skierować, ale dla kogoś to jest. Jest historia o dwóch synach. Pewien ojciec miał dwóch synów, poprosił jednego o przysługę, zrób, a jeden powiedział, że nie, a drugi tak, ojcze, oczywiście zrobię. Tylko ten, który był taki chętny do przodu, to miał taki słomiany zapał, że tak naprawdę nic nie zrobił. A ten, który powiedział w ogóle temu tacie, wiesz co, tam będę się zajmował tymi sprawami, znajdź sobie kogoś innego. To po jakimś czasie zreflektował się i jednak wykonał to. I my czasem myślimy, że Bóg wchodzi w jakieś, czy jakieś propozycje się pojawiają w naszym życiu z inicjatywy Boga, i my na to nie reagujemy. My nawet mówimy, że nie chcemy w ogóle. Nie, to nie dla mnie, bo to nie dla mnie. Ja się nie będę tym zajmował. Ale później po jakimś czasie myślimy, no w sumie mógłby. Ale już głupio jest pójść i powiedzieć, no myśliłem się. No bo w końcu powiedziałem, nie no. Czasem to jest taki nasz głupio rozumiany honor. Jakaś duma, tak
dalej. No, nie, no nie, to co ja teraz powiem, że wtedy to się okazałem takim lewym bratem, a teraz już chcę być w porządku, tak? No właśnie o tym mówi to słowo. Nie pozwól, żeby przeszłość cię więziła, tylko skorzystaj z tego, z historii, z morału tej historii, który mówi, jeżeli doszło do ciebie teraz, chociaż było powiedziane wtedy i ty mówiłeś, że nie, wróć do tego miejsca. Powiedz, oto jestem. Przepraszam, że to tyle czasu mi zajęło. Bóg musiał coś we mnie wykonać, ale mam nadzieję, że teraz będę przydatny. Nie wiem, czego to dotyczy w waszym życiu i kogo. Może to dotyczy czegoś, co się dzieje w tym miejscu, tutaj w tej społeczności. Może to dotyczyć czegoś, co się dzieje w twoim życiu zawodowym, czegoś, co się dzieje w twojej rodzinie. Różnych płaszczyzn relacji. Ty już to będziesz wiedział, Bóg ci to objawi. Może ktoś mi powie, o której zacząłem, żeby miał chwilowo czasu, żebym wędrał. Chcę błogosławić Jahwe, to jest 34 psalm. I teraz może zanim przeczytam, się pojawia termin Jahwe. Dla niektórych jest czasem niezrozumiały. Ja korzystam z przykładu Biblii Tysiąclecia, jeśli chodzi o Stary Testament, więc tam jest zazwyczaj tak słowo, które mamy jako Pan, przetłumaczone w warszawce. Jahwe bardziej pasuje moim zdaniem. Ponieważ kiedy mówię Jahwe, to mam na myśli zarówno Ojca, Syna i Ducha Świętego. Nie mam na myśli tylko Ojca, żeby było jednoznaczne inne zrozumienie tego. I to nie znaczy, że każdy prawnik jest Jahwe, to dotyczy zawsze Ojca, Syna i Ducha Świętego. Na pewno dotyczy którejś z tych osób Boga. Ale Jahwe, bo chodzi o to, chodzi o istotę Boga. No czasem takie głupoty gadamy, to nie dotyczy wierzących, którzy niekoniecznie tam nauczają innych, ale ludzie w nauczaniu, którzy, czy pastorzy, czasem mówią takie, Bóg jest osobą trójosobową. No to masło maślane. To nawet nie ma co się dziwić, że później ludzie się buntują przeciwko temu. To nie brzmi nawet logicznie. Nie, Bóg jest istotą trójosobową. A my jesteśmy osobą trójskładową, no bo składamy się i z duszy, z ducha i z ciała. Więc Bóg jest na wyższym stopniu złożony. On jest trójosobowy, ale jest istotą, a nie osobą trójosobową. Więc kiedy mówię Jahwe, mam na myśli istotę Boga. Czasem będzie to Ojciec, czasem to będzie Syn, czasem Duch Święty, czasem to dotyczy każdej z tych osób Boga. Nie dotyczy to na pewno tego, co z czym nam się kojarzyć może brzmienie słowa, że chodzi o świadków Jehowy, czy coś w tym stronę, nie wiem. Chcę błogosławić Jahwe w każdym czasie, na ustach moich, zawsze Jego chwała. Dusza moja będzie się chlubiła w Jahwe, niech słyszą pokorni i niech się weselą. Uwielbiajcie ze mną Jahwe. Imię Jego wspólnie wywyższajmy. Szukałem Jahwe, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Oto biedak zawołał, a Jahwe go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Jahwe zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Jahwe, błogosławiony człowiek, który do Niego się ucieka. Te 9 wersetów, to jest ta pierwsza część, w której się krótko skupimy. Chcę błogosławić Jahwe w każdym czasie. Czasem sobie tak myślimy, no zaraz, ja rozumiem, że Bóg mnie błogosławi, bo błogosławieństwo nam się kojarzy z tym, że my coś otrzymujemy. Ale co to znaczy błogosławić Jahwe? Czy Bóg czegoś potrzebuje? W sensie, ja coś, nie wiem, brak jest jakiś u Niego i on błogosławieństwa potrzebuje? Czasem tak to moglibyśmy rozumieć. Chcę błogosławić Jahwe w każdym czasie na ustach moich. To jest problem. My mamy w złym miejscu. My to źle odczytujemy. No to chcę błogosławić Jahwe w każdym czasie na ustach moich zawsze Jego chwała. To pokazuje, w jaki sposób ja chcę błogosławić Boga.
A więc ja chcę Mu oddawać chwałę, głosząc to, co On uczynił w moim życiu, będąc świadectwem Jego błogosławieństwa. To jest właśnie błogosławienie Boga. Kiedy ja chodzę pełen wdzięczności, mówię, dzięki Bogu mam to. Dzięki Bogu mam to. I wtedy błogosławisz Boga. Ludzie w koło słyszą, jak Bóg jest wychwalany. Nie w jakimś aleluja, które dla nich nie, może nie mieć żadnego znaczenia i im się może kojarzyć bardziej aleluja i smacznego jajka, czy aleluja i do przodu Pana Ryzyka. Tylko to ma jakiś wymiar dla nich. Bo jak ty dostałeś pracę i mówisz, dzięki Bogu dostałem pracę, i nie chodzi o to, że się mówi dzięki Bogu, tylko mam na myśli, że dzięki Bogu, no to ten człowiek w tym momencie ty błogosławisz jak? Ty wychwalasz Boga. Dusza moja będzie chlubiła się w Jahwe, niech słyszą pokorni i niech się weselą. To jest dalszy etap rozradowania. To jest fajnie powiedziane dusza. Dusza to znaczy moje myśli, to znaczy moje emocje, to znaczy moje pragnienia. Dusza moja będzie się chlubiła w Jahwe. Jak ja mogę radować się, wywyższać Boga, kiedy moje myślenie podlega zmianie. Czasami myślimy, że Bóg nie dotyka tej warstwy duszy. On dotyka tej warstwy duszy. To jest zarazem proces zmiany myślenia, ale to jest Bóg też dotyka naszych emocji. Musimy być otwarci na to. Niech słyszą pokorni i niech się wyserą. Pokorni to są ci, którzy tworzą to miejsce, tą przestrzeń, żeby przejąć. Którzy potrafią powiedzieć nie to, co ja sobie myślę, ale to, co Ty, Boże, mówisz. I dlatego, że Ty tak mówisz, no to ja na tej podstawie pragnę działać. To jest właśnie pokora. To jest znać swoje miejsce i znać miejsce Boga. I wtedy, jak znam swoje miejsce i znam miejsce Boga, no to ja jestem pokorny. To ja wtedy nie próbuję być Bogiem, nie próbuję po swojemu i robię rzeczy, które Bóg mówi o mnie i działam w ten sposób, ponieważ jestem pokorny. Czasem ludzie będą to spychał. Myślę, że dlatego, że ktoś coś, nie wiem, że mówi, jestem sprawiedliwy, ale on nie ma na myśli, że on wypełnia wszystkie przykazania, zawsze wszystko, nigdy nie skłamał, on taki sprawiedliwy. Nie. Mówi, jestem sprawiedliwy, bo ja rozumiem, co zrobił Jezus. Dlatego jestem sprawiedliwy. Nie obraźcie się, to nie jest, że jestem dumny, jest jakaś pycha we mnie, czy coś. Nie. Jestem sprawiedliwy i chcę Ci powiedzieć, Ty też możesz być za chwilę sprawiedliwy, jeżeli jeszcze nie zostałeś. Łotr na krzyżu stał się sprawiedliwy. Niektórym to nie pasuje, no bo jak łotr w ogóle jest sprawiedliwy. No jeżeli, tam Jezus mu powiedział, on już zrobił, co było trzeba. Uznał Jezusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela świata. Ten chłopak, o którym wspominała pastorowa, jeżeli w tych ostatnich chwilach życia, zgodnie z tym przeczuciem, które pastorowa otrzymała, jeżeli on odpowiedział na to i u kresu życia zawołał do Jezusa, jest sprawiedliwy. Chociaż może w jego całym życiu, poza tym zawołaniem, nie znajdzie się ani jednego sprawiedliwego czynu. Dlaczego? Bo to szatan ocenia nas podług naszych czynów. A Bóg nie ocenia nas według naszych czynów, on ocenia nas według naszej pozycji. I oczywiście nasze wyznanie, nasza wiara, łaska ma to w sobie, że łaska to nie jest, ja tylko biorę. Łaska uzdalnia też. Więc jeżeli ktoś rzeczywiście mówi, Jezus jest moim Panem, to też będzie z czasem widoczne w jego życiu. Czasem to może trochę czasu zabrać. Wydaje owoc łaska. Łaska, jeżeli jest bezowocna, to nie jest łaska, to jest jakaś podróba. Uwielbiajcie ze mną Jahwe, imię Jego wspólnie wywyższajmy. Więc dalsza zachęta, żeby trwać w tej radości. Tu jest fajnie powiedziane, że on zaczyna od miejsca swojego. Mówi, chcę błogosławić Jahwe na ustach moich. Dusza moja, a tutaj nagle mówi, uwielbiajcie ze mną. Więc on już się nie zatrzymuje na sobie, tylko już
wylało, jego sięgnęło, on tym nasiąknął, teraz wylewa na drugą osobę. Hej, ty też! Szukałem Jahwe, a on mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Czasem my szukamy Boga i to wcale my w tym szukaniu Boga niekoniecznie identyfikujemy, niekoniecznie to wynika z lęku naszego. No tak. Nie mówię teraz o bojaźni Bożej, tylko mówię nie dlatego, że my się czegoś obawiamy. My mamy braki jakiś czas. Potrzeby. I to nie zawsze są potrzeby, które my identyfikujemy, czy rozpoznajemy, że tam jest obecny lęk przed czym. Ale tu jest powiedziane, szukałem Jahwe, a on mnie wysłuchał i uwolnił z wszelkiej trwogi. Bardzo często jest tak, w obszarze na przykład zaopatrzenia, w obszarze zawodowym bardzo często. Bóg ma rozwiązanie. My może mamy jakąś pracę, ale ona jest mozolna, jest trudna. No i wołamy do Boga, Panie, potrzebuję lepszej pracy. Chciałbym móc się wyedukować też. Chciałbym móc coś innego robić. I nie ma, w tym, co teraz powiedziałem, w tym przykładzie nie ma za dużo o jakimś lęku, że ta osoba czegoś się boi. Ale podświadomie ta osoba może omijać wiele okazji, które Bóg jej daje, ponieważ o sobie myśli, że ja się nie nadaję, że to nie dla mnie. Ja jak poszedłem pracować do fabryki, to dzień wcześniej, zanim mi testy zrobiono na pracownika w fabryce, ja układałem kostkę brukową. Kostka brukowa, no, taki format mniej więcej. Troszkę może połowę tego formatu. No i wnosiłem po 10-12, w ogóle później układałem, w ogóle najpierw byłem pomocnikiem wnoszącym, później już układałem sam tą kostkę. Praca była 10 godzin dziennie, czasem więcej. Nic w weekend za bardzo nie byłem w stanie robić, poza tym, że mi kręgosłup odpoczywał i z trudem się dowlakałem do po prostu społeczności wierzących. I z powrotem do domu i kima. I to taka była chałupa. I wiedziałem, że potrzebuję innej pracy, bo już poszedłem na studia. Już złożyłem aplikację na studia i tak dalej. Już trzeba było coś tam, to już był drugi rok. Już po pierwszym roku byłem i musiałem coś przygotować na te studia. I mówię, no w tym trybie to ja nic nie zrobię. Więc złożyłem aplikację do tej fabryki. Zadzwonili do mnie, mówią, kiedy pan może przyjechać na testy? Jak najszybciej, to jutro, 8 będzie dobrze. Tak szybko rozmowa była, bo szef był na budowie i on był taki cięty, jak ktoś tam przez telefon czytał. Na drugi dzień powiedziałem, muszę pojechać na badania. No, małem, to też są jakieś badania, testy, badania. Mówię, na badania. Oni nie pytali, czy to szpital, czy co, więc dali mi wolne. Pojechałem do tej fabryki i przed czym mnie stawiają? Mikroskop. Elemencik jest wielkości paznokcia małego. Dają mi pensetę. I mówią, tam jak spojrzysz pod mikroskop, to tutaj weźmiesz ten drucik, on był w grubości włosa, tak jak długopis lutownicy, i tam przygotujesz na taką kropkę na tym. Ja wiecie, jak układałem kostkę brukową dzień wcześniej. Ja wziąłem tą pensetę i mówię, patrzę przez ten mikroskop, nic nie widzę. I w pewnym momencie zobaczyłem coś. To było coś takiego. Okazało się, że te ręce mi drgają po prostu. Bo chociaż nie widziałem, żeby drgały, ale pod mikroskopem to widać, że ludziom ręce normalnie drgają. I mówię, no kurka, każdy ma denirę wychodzi na to ludzi. I po prostu wtedy jedyne, co mogłem zrobić, to złożyć te narzędzia wszystkie na bok, siadłem i mówię, Duchu Święty, ja tu jestem, bo zaufałem do mnie. I tak daleko byłem w stanie zrobić to o moich zdolnościach. Ale jeżeli ty teraz nic nie zrobisz, to nic z tego nie będzie. I po tej modlitwie udało mi się tam wszystko polutować. Nie stwierdzili, że był jakiś tam super. Wiedzieli, że no troszkę lepiej niż przeciętnie. Dostateczny, 3,5 dostałem w skali od 1 do 5. Powiedzieli tak, dobrze, zapiszemy pana na listę rezerwową, bo od razu zatrudniamy osoby, które mają 4 bądź 5. Ale czasem jest tak, że nie mamy wystarczającej ilości osób i wtedy sięgamy do tej listy rezerwowej. Więc powiedziałem, no dobra, no okej.
Jeszcze musiałem 2 miesiące pracować jako brukarz, zanim się do mnie odezwali. W momencie, kiedy się do mnie odezwali, ja zrezygnowałem już z tego brukarstwa, bo miałem 2 tygodnie przed studiami i mojej mamy pytanie pierwsze było: Maksik, czy ty masz pracę, skoro zrezygnowałeś z tamtej? A ja mówię: nie mam, ale będę miał. Pan Bóg da, bo Pan Bóg mi posłał na te studia. Ja wiem, że ja muszę teraz przygotować na studia i dostanę pracę. Mama tam trochę rozpaczała, więc ja poszedłem na spacer, zgromiłem ducha niewiary. Literalnie zgromiłem ducha niewiary. To nie mogło mieć przystępu do mojego życia. Po prostu wiedziałem, że sobie nie mogę pozwolić, żeby rozważać w ogóle te rzeczy. Nie żebym ja nie szanował mojej mamy czy coś. Ona po prostu to robiła z troski i nie rozumiała powagi sytuacji. Pojechałem na studia i w pierwszy dzień studiów, zjazdu, to studia zaoczne, i dostaję telefon. Kiedy pan może przyjechać, odebrać kartę tam na badania lekarskie, skierowanie, bo chcemy pana zatrudnić. I powiem wam, że jak przyszedłem do tej fabryki, pierwsze 2 dni, to ja zobaczyłem, że ja nie mam takich umiejętności, jak mi poszło na tych testach. To rzeczywiście było prowadzenie Ducha Świętego. Aż przestałem pić kawę. Mówię, może to coś pomoże. Rano zacznę od melisy. Będę spokojniejszy. I po 2 dniach, 3 dzień, przychodzi brygadzistka, mówi do tej szkolącej osoby: wiesz co, ja zabiorę ci 2 chłopaków, bo na zgrzewarkę potrzebuję. I nagle z miejsca, gdzie mikroskop, penseta, płytka wielkości małego paznokcia i lutowanie, to ja trafiłem do wielkiej maszyny, gdzie 2 przyciski wstawiałem. Elementy układałem i 2 przyciski wciskałem. Ale nie znalazłbym się w tym miejscu, gdybym o sobie pomyślał, że ja się tylko nadaję do budowy. Że ja nie mogę pójść pracować do fabryki przy składaniu, być monterem po prostu elektroniki precyzyjnej, ponieważ przez całe życie nie zajmowałem się czymś takim. Kiedyś jako dzieciak kleiłem modele. No i to było wszystko. I to jest właśnie to, kiedy my to jest ta trwoga, z której Bóg musi nas uwolnić. I często przychodzimy do Boga i mamy wbudowane pewne ograniczenia. I my musimy pozwolić sobie popuścić wozy fantazji, żeby Bóg mógł namalować w naszych myślach obraz naszej przyszłości i żebyśmy mogli w to wejść. Spójrzcie na Niego, promienijcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Tu mi od razu historia Mojżesza się przypomina. On się spotykał z Bogiem i efekt tego spotkania był taki, w Księdze Mojżeszowej można przeczytać, że na jego twarzy widać było zmiany wręcz. Pastor, jak mnie zobaczył tutaj w piątek, to wielokrotnie nie był w stanie wyjść z podziwu, że to jest ten sam gościu, którego widział poprzednim razem. Chociaż poprzednim razem też byłem wierzący, ale byłem w innym miejscu. I mam nadzieję, że ten proces się nie spowolni i za jakiś czas może będziemy się teraz często widzieć, może nie, tego nie wiem, ale po jakiejś dłuższej przerwie, jak się spotkamy, to nadal będzie widać ten progres. Bo życie wierzącego to jest nieustanna zmiana. Mamy pozwalać Bogu przeobrażać się z chwały w chwałę. Spójrzcie na Niego, promienijcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Więc spędzanie obecności z Jezusem to jest trochę tak, że my zaczynamy być odbiciem Boga. To jest śmiałe stwierdzenie, ale to trochę jest coś takiego. Przecież jesteśmy na Jego podobieństwo stworzeni. Oblicza wasze nie zaznają wstydu. I to buduje naszą wartość. To buduje naszą wartość wtedy. Oto biedak zawołał, a Jahwe go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków. My ten poziom biedy różnie rozumiemy. Ja bym to tak trochę uspółcześnił. Człowiek, który ma brak, zawołał. I Bóg go wybawił. Z tej udręki, jaką ten brak był w jego życiu. Ten brak może być w różnych obszarach. Jak Jezus zgłosił go
tłumów powiedział: błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ ich jest Królestwo Niebios. Oni będą błogosławieni. Dlaczego? Dlatego, bo oni umieją rozpoznać swój brak. Więc to nie chodzi o to, żeby mieć tożsamość w swoim braku, ale trzeba zdawać sobie z tego sprawę. Nie jesteś w stanie przejść z jednego punktu do drugiego punktu, jeżeli nie rozumiesz, że musisz jakąkolwiek drogę odbyć. Jeżeli myślisz sobie w tym punkcie i w tym obszarze wszystko jest ok. I powiem więcej. Bardzo często to, gdzie my identyfikujemy potrzebę, a to, gdzie ona rzeczywiście jest, to są dwie różne rzeczy. Bo my bardzo często w symptomie identyfikujemy potrzebę. A kiedy nastąpi praca wewnątrz, to nagle się okazuje, że i symptom znika. To jest tak jak z tym powiedzeniem w ogóle. Daj człowiekowi wędkę i naucz go łowić, a nie ciągle mu serwuj rybę. A my wołamy: głodny jestem. Panie, głodny jestem, zaopatrz mnie. A Bóg chce zabrać nas w podróż i chce powiedzieć: chodź, coś ci pokażę. Ale teraz na głodnego zaufaj mi. Tak, teraz na głodnego. Bo jakby nie było teraz na głodnego, to by ten człowiek się nigdy nie nauczył robić zapasów. A tak pomyśli, że któregoś dnia nie jest na tacy podane i wtedy dobrze mieć coś wcześniej odłożone. I to się tyczy każdego obszaru naszego życia, nie tylko finansów. To się tyczy tego twojego wzrostu z Bogiem, tego, co będziesz doświadczał z Bogiem. Jeżeli nie spędzasz czasu w komorze modlitewnej, jeżeli nie spędzasz czasu z Jego Słowem, to nie magazynujesz. I oczywiście nie chodzi o to, żeby magazynować i z tego nie korzystać. To musi być cały czas tego przepływ. Ale chodzi o to, żeby przyjmować z tej rzeczywistości więcej, niż w danym momencie zużyjesz. Nie poprzestawać na tym, tyle mi wystarcza. Takie są moje potrzeby w tym momencie. No, rozumiemy się, Boże, no nie? To nie jest wystarczające. Mówisz, że coś musi w nas zbudować, coś zrobić. Anioł Jahwe zakłada oczy zarobnych okupujących się Jego i niesie im ocalenie. Więc jak ma się szacun do Boga, bojący się, to jest taki właśnie, mam szacunek. To nie znaczy, że ja teraz po prostu uciekam, jak Adam w ogrodzie Eden. Chowam się, bo boję się Boga. I jestem taki pobożny, no nie? No w końcu przecież się boję, no nie? Wielki, potężny, straszny. Nie, to chodzi o to, że ja sobie zdaję sprawę z tego, że mimo, że On chce być moim przyjacielem, mimo, że o Jezusie mogę powiedzieć: starszy brat, powiedziane pierworodny z umarłych. Był pierwszy, który został wzbudzony w nowym ciele. Aby we wszystkim był pierwszy. Więc można powiedzieć w pewnym sensie, że Jezus jest naszym starszym bratem. Zresztą sam Bóg mówi o nas, że wkłada w nasze serca ducha adopcji, ducha synostwa. Więc jeżeli jesteśmy synami Boga, to nie znaczy, że automatycznie, że jesteśmy Jezusem i tak dalej. Znaczy, że jesteśmy częścią tej samej rodziny. Fajnie to ilustruje to taki przykład, że Jezus jest zarazem barankiem i lwem. Lew z pokolenia Judy, z konkret. Ktoś ogląda National Geographic, to wie, że z lwem to nie można się cackać. To nie jest taki kot jak ten tutaj, co sobie chodzi. Przyjdę, pogłaskam, fajny futrzak. Ale jak spotkałeś? I podobnie jest z Bogiem. On jest lwem z pokolenia Judy. Więc ma moc, ma pewną potęgę. To jest siła, z którą trzeba się liczyć. I bez względu na to, czy się liczysz, czy nie, to poznasz po prostu ogień tej mocy. Wcześniej czy później. Najlepiej, jak zrobisz to za życia, to wtedy będziesz mógł liczyć na wieczność z Nim. A nie na to, żeby być na wieki po prostu potępiony. Oddzielony jest od tej możliwości. Ale jest też barankiem. A baranka składana na ofiarę. Spowiedziane w Izajasza: szedł po trumnie jak barany, jak baranki na rzeź prowadzone.
I ta postawa szacunku, rozumienia tego, że no niektórzy to w takie ekstremy idą. Jezus, mój najlepszy kumpel w ogóle. No. Spotkałem ludzi czasem, którzy mówią, no rozmawiałem z szefem. Jezus, szef. Ale to jest takie, brak tam jest takiej pewnej powagi, pewnej czci takiej. Jest takie na luźno. Oczywiście Bóg sięga człowieka na takim poziomie, na jakim on daje do siebie dostęp i może też użyć takiego sposobu komunikacji z tą osobą, ale ta osoba realnie, by doświadczać trwały wpływ i zmianę w swoim życiu, to potrzebuje zrozumieć powagę majestatu, z którym ma do czynienia. Bo bez tego to będzie tak. Lajcior i te rzeczy, które Bóg będzie chciał zrobić w życiu tej osoby, będą miały tylko wymiar lajciowy. Czyli tak leciutko. Nie będzie tam mocno i konkretnie. Powierzchownie, dokładnie. Wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. Więc to właściwe podejście do Boga sprawia, że człowiek doświadcza innego wymiaru ocalenia. To jest powiedziane o aniele Jahwe. Zakłada obóz warowny. Jest powiedziane, anioł Jahwe zakłada obóz warowny. Więc to wtedy my umacniamy się w Bogu. Często anioł Jahwe jest powiedziane o Jezusie też w Starym Testamencie. Więc Bóg może umocnić się w naszym życiu, utwierdzić nas w sobie tak naprawdę, jeżeli my pozwalamy, jeżeli my wchodzimy na, rozpoznajemy Go nie tylko jako naszego przyjaciela, nie tylko, że jesteśmy częścią rodziny Bożej, ale rozpoznajemy Go też jako Króla Królów, Pana Wszechświata. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Jahwe, błogosławiony człowiek, który się do Niego ucieka. Żeby w ogóle móc mówić o... Żeby być świadectwem Bożego działania, tak. Żeby być świadectwem Bożego działania, to człowiek musi poznać to działanie. Inaczej nie ma. Nie da się świadczyć o dobroci Bożej, nie doświadczając jej realnie. Mówiąc jakimiś sloganami. Bóg jest miłością. No, tak naprawdę jakbym miał powiedzieć coś osobistego o tej Bożej miłości, to nagle nie mam co powiedzieć. No bo mnie stworzył, bo stworzył ten świat, bo wszystkich kocha, bo dał Jezusa. No ale to są takie religijne hasła mogą być równie dobrze. To wtedy ma wymiar, ma znaczenie jakieś w życiu, jeżeli to jest osobiste. Kiedy ja mogę powiedzieć, byłem w takiej chwili, on mnie pocieszył. Ja wiem, że ja mogę przyjść do Niego, bo On taki jest. Nie dlatego, że gdzieś tam usłyszałem jakieś wzniosłe hasło, tylko po prostu zaufałem Mu i tego doświadczam. Skosztowałem. Pastor był kiedykolwiek w tajlandzkiej kuchni? Nie mówię tutaj o Zentai. Takiej prawdziwej restauracji w ogóle z tajskim jedzeniem. No jak ja bym to czy może jeszcze dalej pojadę? Afrykańskiej kuchni. Prawdziwej afrykańskiej kuchni. Na namyślniku tam takim papki różne, tak było? No to może indyjska. Indyjska jest, to nie jest taka. W każdym razie zabrałbym do jakiejś kuchni pastora. Jakiejś restauracji, w której ani on nie był, ani ja nie byłem. I bym twierdził, że to jest dobre, a on by mnie zapytał, jadłeś to kiedykolwiek, a wyglądałoby naprawdę jak nie z tej ziemi w ogóle. Można byłoby się zastanawiać w ogóle, z czego to jest przyrządzone i co to jest. A ja bym powiedział, tak, dobre jest, nigdy nie próbowałem, na pewno jest dobre. Ja ostatnio to powiedziałem, widziałem na urywku jakiegoś filmu, gdzie to chyba była, nie wiem, czy to Singapur był, czy gdzieś tam właśnie ta Indonezja, pająki. Do tarantule w ogóle. No i to bym powiedział w ogóle, to dobre w ogóle. A ja myślę, nie, ale musi być dobre. Więc dowiesz się tak naprawdę o tym, czy jest dobre, jak spróbujesz. A nie jak usłyszysz. Usłyszeć to jest jedno, no bo nie znajdziesz się w miejscu, w którym możesz spróbować, ale jak spróbujesz, wtedy możesz coś naprawdę powiedzieć na ten temat. Widzę, że to zajęło pół godziny.
więc z dalszą częścią będę musiał przyspieszyć. Ale to mamy 3 godziny na rzeczy, albo 4 godziny. Tak? Tak, to spokojnie. Chodzi mi o to, żeby to mógł... Zobacz. Rozkładasz potem. Spokojnie, bardzo fajnie, bardzo... Dobra, małżeństwo ewangelizacyjne to może trwać do zmierzchu, szczególnie jak jest taka odpowiedź, że trzeba później ochrzcić setki ludzi w ogóle. Słyszałem, że jak tata pojechał do Afryki i głosił, to od stania w strumieniu, w którym chrzcili ludzi, to nogi mu skostniały. W Afryce jest gorąco, no nie? Więc... Może mu zdrętwiały bardziej niż skostniały, ale już miał dość. Może z góry do strumienia. No, może tak. Okej, Mateusza 13:16. To jest ta przypowieść o siewce. No zawsze. To tak się nie powinno mówić, że którą wszyscy znamy. No mógłby ktoś wejść w tym momencie z ulicy i on nic nie wie na ten temat. Ale jest taka długa przypowieść. Ja ją streszczę, bo nie chodzi o to, żeby całą teraz czytać. 13 rozdział, 16 wiersz Ewangelii Mateusza. To jest już po tym, jak Jezus powiedział tę przypowieść. Przypowieść się zaczyna o początku rozdziału i mówi o tym, że wychodzi sobie jakiś człowiek, który sieje ziarno. To ziarno pada na wszystko w koło. I w jednym miejscu sobie wpada na taką bitą ziemię, ścieżkę jakąś tam. Ptaszki sobie przylatują, wyjadają to i tyle z tego ziarna jest. W innym miejscu, gdzieś tam między jakieś kamienie, coś tam zaczyna wschodzić, w innym miejscu między chaszcze jakieś, też już tam zaczyna rosnąć, no i w innym miejscu na te właściwe pole, które de facto na pewno jest zaorane. To jest ważny czynnik w tej przypowieści. No i Jezus to powiedział, przyszli uczniowie później mówią, dlaczego ty do tych ludzi mówisz w tych przypowieściach, a nie tłumaczysz, co to znaczy. No i tam jest taki werset 16, ale błogosławione wasze oczy, bo widzą, i wasze uszy, bo słyszą. Chcę powiedzieć każdej osobie na tym miejscu teraz, bez względu na to, co ty wiesz o Bogu, co doświadczyłeś, czy poznałeś, że tarantula to jest coś dobrego do jedzenia, czy nie. Bóg nie jest tarantulą, ale przykład to by się utkwił w głowie. Czy skosztowałeś, bez względu na to, jesteś tutaj, jesteś błogosławiony, bo twoje uszy słyszą. I twoje oczy też widzą. Ja wierzę, że tutaj w tym środowisku miłość Boża to nie jest tylko coś, że się mówi miłość Boża, tylko tą miłość Bożą ogląda się. Na pewno się ogląda. Ja tu byłem w piątek i widziałem multum miłości Bożej. Bo są miejsca, gdzie dadzą ludziom pomoc, którą skądś tam się otrzymuje, ale niekoniecznie im robią kanapki, niekoniecznie zapraszają ich do wspólnego jedzenia, niekoniecznie są z tymi ludźmi. To jest jakaś pomoc? Jest. Ale to jest mniejszy wymiar miłości niż ten wymiar miłości, który widziałem tutaj w piątek. No i później Jezus im tłumaczy tą całą odpowiedź. I zadam takie pytanie. Czy pamiętamy, czym jest ziarno w tej przypowieści? Ziarnem jest słowo. Dokładnie. Więc każdy moment, w którym Bóg wchodzi do twojego życia, czy przez to, co jest mówione teraz, tu, w tym momencie, w tym psalmie było mówione i będzie mówione w kolejnym psalmie, czy w pieśniach, które są oparte na Bożym Słowie, jeśli są oczywiście. Czy w działaniu, które bliźni wierzący podejmuje względem ciebie, dlatego, bo jest motywowany tym Bożym działaniem. Bóg coś zasiał w jego życiu, to słowo zmieniło go i teraz on usługuje swojemu bliźniemu. Każdy z tych działań
czy w modlitwie, czasie, który masz z Bogiem, to jest sianie ziarna do twojego serca. I teraz za stan serca odpowiada kto? Ja. Każdy z nas odpowiada za stan swojego serca. O ziarnie jest powiedziane na kawałek dalej. Nie wiem, czy to w tym, może nie w tym miejscu. Że ziarno leży w ziemi i one tam wzrasta. Wzrost daje Bóg. Tak, ale ziemia musi być odpowiednia. Serce, za stan serca odpowiadasz ty. Bóg ci na dzień dobry. Teraz nie myśl sobie, no to ładnie w moim sercu, to jest taka kaszana, że hej, w ogóle to w ogóle nie ma co zaczynać z Bogiem. Czegokolwiek. Nie, bo Bóg zacznie od tego, że powie, wiesz co, ja chcę twojego życia. Co to znaczy? Tutaj na ławę serducho, do śmietnika i tu masz nowe. Bóg od tego zaczyna. Bóg nie chce twojego starego serca, Bóg chce dać ci nowe serce. To jest w Starym Testamencie zapowiedziane, że da mi serca mięsiste. To powoduje, że osoba, która nie doświadczyła z Bogiem, nie została przekonana przez osobę, która mówi, tylko rzeczywiście to ten moment zwrócenia się do Boga i powiedzenia, oddaję ci swoje życie. Ta osoba rzeczywiście to wyrażała i to zaczyna przenikać jej wnętrze. To co sprawia, że jest owoc wydawany. I ten owoc jest wydawany nie z tego, że ta osoba wyczytała, teraz mam robić w ten sposób. Zdziwilibyście się, ile ludzi w momencie, kiedy oddaje życie Jezusowi, idzie robić te same rzeczy, które robili wcześniej, ale się czują w inny sposób. I nagle zaczynają mieć jakieś dylematy. No i wcześniej w ogóle poszedłem do dyskoteki, później skończyłem na imprezie z butelką u kumpla w ogóle. Jeszcze może jakieś panienki było i wszystko było okej w ogóle. I tak co tydzień było, a tym razem w ogóle źle czułem rano w ogóle. Co jest grane? Może wam się wydawać, że to jakiś taki kompletnie odrealniony przykład. Nie. Jeżeli będziecie spędzać czas z ludźmi tego świata po to, aby im pokazać, że jest możliwość życia w czymś ważniejszym, większym, po to, aby, tak jak mówiłem w piątek, pozwolić Jezusowi, by nastawił ich życie, ustawił ich na wieki, na wieczność. Bo Bóg chce, nie wiem czy wiecie, ustawić każdego z nas na wieczność. On przyszedł ustawiony. Bardzo mi się spodobało. On przyszedł ustawiony, bo on był nastawiony na pewien cel, ale pastor powiedział, Jezus przyszedł ustawiony, skoncentrowany na pewien cel. Mi się spodobało to, że on przyszedł ustawiony, dlatego, bo go ustawił Bóg sam. Jego służba nie była, że Jezus sobie coś tam widzimisię w ogóle. Nie, on przyszedł wypełnić wielki Boży cel. On już od początku był ustawiony w tym celu. To możemy widzieć w tym, że przyjechali mędrcy, nawet zaopatrzyli go, którzy mówią, że to tam jakieś symbole, legendy i tak dalej. Nie. Józef dzięki temu mógł uciec z małym Jezusem i z Marią do Egiptu, przeżyć na emigracji w ogóle. Może nawet nie musiał tam pracować. Bo przyszło zaopatrzenie już od początku. On był ustawiony. I Bóg chce każdego z nas ustawić. Tylko nie w tym sensie, w jakim my to często rozumiemy. Nie, że teraz podjadę Maybachem w ogóle i wyjdę w Gajerze. Mam. I jeszcze willa tam. Na wakacje w Miami. Nie w ten sposób. Bóg chce nas ustawić na wieczność, bo ma wiele ważniejszy sposób. W taki sposób, że w chwili, kiedy ty będziesz rzeczywiście w potrzebie, to przyjdzie dla ciebie rozwiązanie, którego nie mają ci wszyscy ludzie, którzy wydawałoby się, że są ustawieni. Jak sobie pośledzicie, czasem są takie tam, akurat nie wiem tego z gazet, z portali jakichś tam internetowych, z radia prędzej, ale czasem z książek jakichś biograficznych. No ale są też takie czasopisma o gwiazdach w ogóle. No to, chociaż tam akurat może akurat tak o tym nie piszą, bo tam chyba cały czas piszą w superlatywach, jak to, ale też są plotki, rozwody, tak dalej. To widzimy,
że ci ludzie, którzy mają w ogóle statut w tym społeczeństwie, mają pieniądze, czasem to są nawet nie głupi w ogóle ludzie, chociaż z tym bywa różnie, ale czasem to są też rzeczywiście wykształceni ludzie. I to im wcale nie daje w ogóle, ta mądrość cała, te zasoby, które mają, nie sprawdzają się w chwili krytycznej. Doświadczają kryzysu w swoim życiu i ten kryzys rozwala ich życie. Okej, może te ich umiejętności pozwalają im wrócić na żeby być znowu na topie. Może jakiś piosenkarz, który się kręcił za bardzo w progi, może później znowu jego kariera być na topie. Może jakiś biznesmen światowej tam rangi, który ileś tam rozwodów miał, coś się tam stało, może on na nowo odbudować tą firmę. Ale zobaczcie, ile z tych ludzi, którzy są na szczycie, kończą w taki sposób, że sobie po prostu palą w głowę, przyćpają się. To pokazuje o tym, na ile się zdają te ich zasoby. Jak oni są ustawieni w tym życiu. A tak są ustawieni, że to ustawienie w tym kryzysie nie pomaga im przejść przez ten kryzys w sposób zwycięski. Tylko ostatecznie, mimo że wszystko mają, to się zachowują tak, jak ludzie, którzy nic nie mają. Bo samobójstwa dokonują też ci, którzy nic nie mają często. Krach na giełdzie, stracił wszystko, zdecydował się na ten krok. A tutaj osoba ma wszystko i decyduje się na ten krok. Morał z tego jaki? No jedna i druga osoba nie ma tego, co daje możliwość przejść przez to. Przez to przechodzą. Bo żeby mogli przejść to, przez to przechodzą, to muszą być ustawieni na wielkie. Więc słowo jest ziarnem. Dzisiaj to, czego słuchasz, to jest jakieś ziarno. I teraz to ziarno pada do twojego serca i to, co ty z tym zrobisz, zależy tylko od ciebie. Dlatego powiedziałem, że padło na pole i to pole było zaorane. Jak Bóg nie zaora twojego serca, tego nowego serca, które ci da. Bo nie wiem, czy wiecie to, że Bóg daje nowe serce, to nie znaczy, że tam wszystko zawsze będzie super. Ty możesz to serce bardzo szybko zabrudzić i to solidnie. Możesz chleb zrobić w tym sercu. Ale przyjdzie uwalniająca, oczyszczająca moc krwi Jezusa Chrystusa ponownie do twojego życia i tam znowu będzie silnie. To jest lepsze niż ten Mr. Muscle, który tam kiedyś reklamowali w ogóle. Środek do czyszczenia, bo kwitasz, wszystko się wyjście. To się tak może działać. Oczywiście, żeby zmienić proces, który zachodzi w twojej głowie, który sprawia, że pytasz się cały czas, no to jest dłuższa historia. To niekoniecznie będzie o tak. W większości przypadków nie będzie o tak. To wymaga pewnej konsekwencji i współpracy z Bogiem. Ale za każdym razem, jak zawalisz, to Bóg ma moc przywrócić te twoje serce, jeżeli ty jesteś gotów pokutować, ma moc przywrócić się do pełni świetności. I to zabierze ci czasu, zanim ty rozgryziesz, jak ja mogę rzeczywiście dbać o to serce należycie. I tutaj pomaga nam to ta przypowieść, gdzie są wymienione różne takie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że ziarna przyciały ptaki, zjadły i tyle z tego było. Więc innymi słowy, jakbym miał podać przykład, który dla was jest taki bliski. Jak przyjdzie w piątek tu osoba i ona jest tylko po ten chleb, nic więcej ją nie interesuje, no to ten chleb zje i tyle z tego ma. Ale to, co jest zrobione w piątek, jest zrobione po to, żeby ta osoba była ustawiona na wieki. No ale ona woli ustawienie brzucha na jeden dzień. Wpadło i wypadło. Nie ma zrozumienia wartości tego ziarna. Nie ma przygotowania serca na to. Czy jest zrozumienie tego ziarna w kontekście, tak? Bo tutaj nawet nic nie zasiało się w serca. To jest, że to padło i za chwilę znikło. Jak to mówimy, jednym uchem padło, drugim wypadło. Nawet nic nie wyrosło. Ale są jeszcze trzy inne przypadki i na te trzy inne przypadki, dwa przypadki są takie, że tam zaczęło wyrastać. W jednym przypadku wyrastało, to są te kamienie,
posiany na miejscu skalistym, to ten, który słucha słowa, to jest 20 werset, 16-20, 13-20, przepraszam, 13-20, Mateusza 13-20. A posiany na miejscu skalistym, to ten, który słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje. I 21. Nie ma jednak w sobie korzenia, lecz trwa do czasu, gdy bowiem przychodzi ucisk albo prześladowanie z powodu słowa, zaraz się kosi. I teraz słyszysz jakieś rzeczy. W psalmie wcześniej, co mówiłem, słyszałeś jakieś rzeczy. W przykładach, które mówiłem, słyszałeś jakieś rzeczy. I za moment usłyszysz w kolejnej, krótszej części słowa psalmu, usłyszysz też jakieś rzeczy. I to jest słowo, które trafia do twojego, mam nadzieję, że trafia do twojego serca. Ty możesz wyjść po uwagę z tego miejsca. Powiedzieć, to jest fajne, biorę to, to jest do mojego życia. Idę z tym. I bardzo szybko załapiesz blach. Nie mówię, że na 100% tak będzie, ale na 90% tak będzie, że załapiesz jakąś blachę w tym temacie. A więc wydaje ci się, wow, zdobywam góry, a tu nagle ząk. Nie jest tak kolorowo. I możesz stwierdzić, no to jednak te słowo to takie jakieś paniorki były. I w tym momencie to ziarno przestaje wydawać owoc w twoim życiu. Ale możesz zewrzeć się w sobie i powiedzieć, wiem jedno, w relacji między mną a Bogiem nigdy nie zawala Bóg, tylko na pewno ja. Więc Boże, proszę Cię, pokaż mi, co mogę zrobić lepiej. Weź, przeryj moje serce, przeryj moje życie. Otwórz mi oczy, bo może czegoś nie widzę, bo ja chcę wydać plon tego ziarna. Możesz być konsekwentny. Możesz tak pracować, pozwolić Bogu pracować nad swoim sercem, że one z miejsca tego kamienistego gruntu, bo mój brat kiedyś powiedział coś takiego. Kamienie, chwasty to nie jest żaden problem. Kamienie można wybrać, chwasty można wybrać. Trzeba chcieć. Amen. A posiany między ciernie to ten, który słucha słowa, ale troski tego świata i łuk dla bogactwa zagłuszają słowo i staje się to bezowocne. To znaczy, że zaczyna wracać do myślenia na skróty. To znaczy, że widzi, że chwyta się czegoś, co Bóg dla niego ma i widzi, że to kosztuje pewną pracę, że to kosztuje pewną wytrwałość i stwierdza, a poszukam innej drogi. Tak naprawdę ta osoba nie zrozumiała pełni, z kim ma do czynienia. Gdyby rozumiała autora słowa, to nigdy by nie podeszła w ten sposób. Jak ja rozumiem, że słowo do mojego życia przynosi Pan Wszechświata, sorry w ogóle, to ja nie będę szukał innej drogi, musiałbym być jakimś idiotą, żeby iść szukać innej drogi. Ale jeżeli mój obraz Boga i pojmowanie Boga jest ograniczone, to w tym momencie ja nie rozumiem tej szerokości tego. Znam ludzi, którzy potrafili, zamiast pozwolić Duchowi Świętemu pracować w swoim życiu, zamiast czynić wysiłek w tej pracy z Duchem Świętym, by wydawać owoce Ducha Świętego, to oni ostatecznie woleli się zwrócić do jakiejś tam kurczę jogi i takich rzeczy. To nie byli ludzie niewierzący. Nie, to byli ludzie wierzący w procesie stawania się, którzy nie pozwolili sobie otworzyć, żeby Bóg otworzył ich po prostu pojmowanie na tyle szeroko, by mieli zobaczyć głębię, szerokość i wysokość w ogóle Bożej miłości, Bożej mocy, tego, co Bóg ma dla ich życia. O czym pisze w liście do Efezjan, bodajże w trzecim rozdziale, czy czwartym, jak jest modlitwa Pawła, i on mówi, że zginam kolana, abyście poznali tę głębię, szerokość. Więc to człowiek w momencie, kiedy przychodzi do Boga, on nie poznaje tego wszystkiego. Nie ma miejsca na to wszystkiego. On mówi, że on oddaje całe swoje życie Bogu, ale później się okazuje, że mówił, że oddaje całe życie Bogu, a jeszcze po prostu nie radzi sobie z alkoholem, popala i różne inne rzeczy. Ja przyszedłem do Jezusa po mojej tułaczce i cały czas paliłem. Nie szedłem kupować fajek, wiedziałem, że fajki mnie to nie... Ja nie chciałem palić.
Ja już miałem tyle z rozmowy w głowie, no, nie wiem, Bóg już tak przemówił do mnie, że ja nie chciałem palić. Bo ja zrozumiałem swoją ułomność w funkcjonowaniu. Że po prostu są sytuacje, w których ja dziczeję, jak tych palek nie ma. Więc ja już byłem w stanie, ja zrobiłem wszystko po ludzku ze swojej strony, co mogłem zrobić, żeby nie palić. Oduczyłem się rano, jak wstaję, żeby palić. Po jedzeniu nie paliłem i do kawy nie paliłem. No to już chyba wszystko. Ale jak się zagotowałem, to nie można, nie mogłem nie zapalić. Więc ja już nawet nie miałem paczki fajek. Powiem wam tak, mój tata pastor trzymał paczkę fajek u siebie w biurze, którą zarekwirował pewnie któryś z osób, która tam w ośrodku była przy kościele. I po prostu, jak ja nie nosiło, bo się tam pokłóciłem w domu, bo jeszcze tyle rzeczy było nieprzerobionych we mnie, to on, żebym ja nie szedł na miasto, bo tam mogłem trafić w towarzystwo, które ćpało, z którym po prostu ileś lat spędziłem czasu, to mi dało to od razu dwa papierosy. Masz. Ja wychodziłem tam za winkiel, bo przy kościele był budynek, wypaliłem te dwie fajki, wracałem i on... To było dla niego wyzwanie, no. Ja myślę, że on tam wewnątrz też się ze sobą w pewien sposób gdzieś tam miał taką rozterkę. Czy jest to okej? Okay? No nie wiem. Ale z drugiej strony wiedział, jak on pójdzie tam, to nie wiadomo, kiedy go znowu zobaczy. Nie wiadomo, on musi być tutaj w tym miejscu w ogóle. Nie sobie zapali, żeby po prostu się uspokoił. I on pewnie wołał za mną, tak samo jak ja wołałem do Boga, żebym był wolny od tego. Bo mi nie pasowała ta zależność. Bo ja rozumiałem, że może miałem takie trochę wydumane myślenie, ale sobie myślałem tak, przyjdą prześladowania kiedyś. Znajdę się w więzieniu. Ktoś mi dokręci śrubę tak maksymalnie i później przyjdzie taki po prostu agent, rzuci paczkę fajek na stół, ja będę gotowy za tą paczkę fajek, to będę gotowy tam wyśpiewać, co będzie chciał. Będzie tak nosić, bo nie będę umiał poradzić sobie z domu. No ja tak nie chcę. Nie chcę być zależny. Wystarczy, że się urodziłem, że muszę zjeść, oddychać powietrzem, tak dalej. Człowiek się rodzi na dzień dobry z pewnymi zależnościami, po co sobie dokładać kolejne. Więc codziennie modliłem się. Byłem po książce Hygiena Dobry i Zły Sposób Myślenia i codziennie na językach. Ja tam miałem taką służbę, bo... służbę. Ja po prostu byłem na tyle ułomny, jeśli chodzi o funkcjonowanie w społeczeństwie. No, przykłady tego podawałem w piątek, że ja po prostu nie mogłem pójść do normalnej pracy i pracować z ludźmi, bo ja bym tam nie wyrobił. Ja bym trochę jak zwierzchnik w niektórych rzeczach. Więc ja... Ale nie chciałem być osobą, która jest darmozjadą. Dlatego szedłem do kościoła, dowiedziałem się, że jest potrzeba mi taki second hand, trzeba było ciuchy sortować, które przychodziły dary. Ja 5 godzin dziennie, to jeszcze nie było ogrzewane pomieszczenie w kurce, i sortowałem ciuchy. I jeszcze kible myłem w ogóle przed spotkaniem, w ogóle głównym, były dwie toalety do sprzątania. To mogłem od siebie zrobić. Bóg mnie uczył w ten sposób. I strzątując te ciuchy, tam było zimno, no to się modliłem, no to na językach się modliłem, godzinę, dwie czasem i wyznawałem. Papierosy nie są moim dziedzictwem. Moim dziedzictwem jest wolność od tego, jestem dzieckiem Bożym, nie będę przyjmował żadnych rzeczy od diabła. A dwa dni później znowu przyszedłem palić papierosy. I tak było przez miesiąc. Ktoś mógłby powiedzieć, no nie z was schizofrenia w ogóle, no chłopie. Ja po prostu wierzyłem, że to, co robię, wyda w końcu plon. Ja wierzyłem, że Bóg w pewnym momencie wzmocni mnie w tym wszystkim i da mi wolność. I któregoś dnia po miesiącu takiego czegoś przyjechał człowiek do naszej społeczności, który pierwszy raz mówił kazanie w swoim życiu. A on przyjechał dlatego, że się miał hajtać z siostrą z naszej społeczności, tam oni się zaręczyli, w sumie się hajtnęli później, dzięki Bogu. No i on tak był, oni się na szkole biblijnej poznali w Trójmieście, więc on przyjechał i takie kazanie po prostu powiedział, żebyśmy też trochę to poznali i tak dalej. I w tym kazaniu, na samym końcu, to były różne przykłady podane i powiedział, Bóg chce dzisiaj wyrwać chwasty z twojego życia, z którymi ty sobie nie radzisz. Ty wiesz dobrze, co to jest. Nie musisz teraz wychodzić i mówić, co to jest, to nie ma znaczenia. Ty dobrze wiesz, co to jest, ale musisz mieć postanowioną jedną rzecz. Bóg wyrwie to, czego ty nie jesteś w stanie wyrwać, a ty będziesz stał na straży swojego ogrodu. A
więc jak się zaczną pojawiać kolejne kwasy, to ty zrobisz wszystko, żeby je wyrwać. Uszanujesz to Boże działanie, które teraz nastąpi. Ja wyszedłem, pomodlili się o mnie, płakać zacząłem i powiem wam, że tego samego dnia poszedłem grać w szachy z kupą. Był moment taki decydujący, jak to czasem w tych partiach szachowych potrafi być. Moment decydujący był w tej partii szachowej. I koleś do mnie mówi, feczkę? Zapaliłem i czułem się tak. A pamiętam ten moment do dzisiaj, jak miałem, do trzeciej szkoły podstawowej chodziłem wtedy, w Świnoujściu, pierwszy raz zapaliłem papierosa. To było takie kaszlenie, wyrzucenie i to jakaś trucizna, bo kolega mnie namówił. I tak samo się czułem w tym momencie. Gdzie jeszcze dzień wcześniej byłem u niego i paczkę bajek spaliłem w ogóle, bo całą noc szachy graliśmy. Taka prawda. I mówię, to jakaś trucizna, nie mogę tego zrobić. Więc Bóg dał mi możliwość bycia wolnym od tego. Więc cokolwiek w całym tym, w tej przypowieści chodzi o to, że to, co dzisiaj weźmiesz z tego, co jest mówione, jaki plon to wyda w twoim życiu, jest tylko zależne od tego, na ile ty będziesz dbał o stan swojego serca. Powiem tak. Nie zrobimy dużo z tego 37, może dwa wersety tylko. Ale to są rzeczy... Czy może ja przeczytam fragment, a skomentuję te dwa wersety. Tak. Przeczytam od pierwszego, 37 do 11. Nie unoś się gniewem z powodu zboczyńców, ani nie zazdrość niesprawiedliwym. Bo znikną tak prędko jak trawa i zwiędną jak świeża zieleń. Miej ufność w Jahwe i postępuj dobrze. Mieszkaj w kraju i żyj bezpiecznie. Raduj się w Jahwe, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Jahwe swoją drogę i zaufaj Mu, a On sam będzie działał. I sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja jak południe. Uspokój się wobec Jahwe i Jemu zaufaj. Nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze, na człowieka, co obmyśla zasadzki. Zaprzestań gniewu i porzuć zapalczywość. Nie oburzaj się. To wiedzie tylko ku złemu. Złoczyńcy bowiem wyginą, a upający Jahwe posiądą ziemię. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy. Spojrzy na jego miejsca, a już go nie będzie. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Nasze dochodzenie sprawiedliwości, to co było na samym początku w tym procesie. Miłosierdzie wiruje nad sądem. Nasze dochodzenie sprawiedliwości w naszych sprawach. Ja nie mówię, że to jest dobre, jak ktoś nam zrobi źle. Że to jest dobre, jak ktoś nas oszuka. Że to jest dobre, jak ktoś po prostu nabrudzi w naszym życiu. Ale nasze domaganie się, żeby ta osoba dostała odpłatę za to, co robi, to równie dobrze moglibyśmy powiedzieć Bogu, bo nie możemy mówić Bogu czegoś takiego, wiesz co, jego rozlicz, a mi przebacz. Ty masz jakieś sprawy między sobą a Bogiem, które różnie wyglądają, bo nie wierzysz, że nie masz, bo nie ma doskonałych ludzi. Doskonały jest Jezus Chrystus. I jakiekolwiek twoje przewinienie stawia cię na równi z tym, który ma setki tych przewinień. Ale tylko wtedy cię stawia na równi z tym, który ma setki tych przewinień, jak ty gorszysz się na tego człowieka i mówisz tak, chciałbym, żeby on był za to swoje zło rozliczone. Przecież to nie jest sprawiedliwe, co on robi. Gdzie jest Boża sprawiedliwość? Niech Bóg go rozliczy. I tak długo, jak będziesz się obruszał na tych, którzy mają więcej, na tych, którzy, nie wiem, są politykami, robią przekręty, na tych, którzy są jakimiś złodziejami, na tych, którzy swoim nieuczciwym życiem sobie tak przemykają i swoje osiągają i będziesz się domagał, że oni mają być rozliczeni z tego. Tak długo to Boże miłosierdzie nie będzie mogło być obecne w twoim życiu. Bóg z tą propozycją cały czas jest otwarty, miłosierdzie. Ale ty wybierasz sąd. Jak wybierasz sąd dla swojego bliźniego, to ściągasz sąd na siebie.
Diabeł nie pyta o to, bo on jest legalistą. Więc on korzysta z tego, co, do czego mu daje Boże prawo zdolność. Jak nie przebaczycie komuś, to ja wam nie przebaczę, jest tak napisane. To wasz ojciec, mój ojciec nie przebaczy wam. Więc ty musisz być osobą, przez którą płynie Boża miłość. I to są te rzeczy tutaj. Nie z powodu złoczyńcy. No, kogo nie rusza to, że po prostu, że się źle dzieje? No rusza. Nie bylibyśmy ludźmi, gdyby nas nie ruszało. Ale teraz co my z tym robimy? Czy my jesteśmy gotowi płakać na kolanach za tymi ludźmi i wołać, Boże, ja wołam, nie wiem, on taki odstępniak w ogóle. Przecież on mógł spotkać kogo innego w tym swoim więzieniu, no. Wcale nie muszę spotkać człowieka, który na spaceriaku mógł po prostu zaczął mówić, Bóg cię kocha do tego stopnia, że ten go tak zbudował, że tamten na Wyomie wylądował. Wcale tak to nie musiało być. Mógł mu raz powiedzieć, Bóg cię kocha, tamten go opuł, a ten mógł powiedzieć, wiesz co? Odrzucasz Boże Słowo i Bożą miłość, niech się Bóg z tego rozliczy. I nie byłoby stępniaka, nie byłoby tego, co on zrobił w życiu ludzi. Znaczy on, no co Bóg zrobił przez niego. Ale stało się tylko dlatego, że ktoś się zgodził zaufać bardziej Bożej mądrości. I stwierdził, ja chcę Bożego miłosierdzia i ja dlatego decyduję się okazać się drugiej osobie miłosierdzia. Nie patrząc na to, czy ona na to zasługuje, czy nie. Boży kierunek jest ważniejszy tutaj w tym wszystkim. Miej ufność w Jahwe, postępuj dobrze, mieszkaj w kraju, żyj bezpiecznie. Więc jeżeli ufasz Bogu, postępujesz dobrze, a więc właśnie jesteś miłosierny, a nie domagasz się po prostu rozliczenia tych wszystkich niesprawiedliwości, to wtedy ty będziesz żył bezpiecznie. Wiesz, że to bezpieczeństwo nie będzie wcale wynikać z tego, że w tym kraju będzie bezpiecznie. Nie, ty się będziesz czuł bezpiecznie po prostu w Bogu, to tylko z tego będzie wynikać. Tak naprawdę okoliczności wcale się mogą nie zmienić. Ale twoja zdolność przechodzenia przez te okoliczności się zmieni. Tak jak w tej pieśni było. Choćbym szedł ciemną doliną, właśnie nie ulęknę. Tam nie jest powiedziane, teraz z Bogiem to już nie będzie ciemnych dolin. Tam to tylko ci potępieni, bo oni w ciemne doliny, a my na wyżyny. No nie, będą ciemne doliny. Ale ty w tych ciemnych dolinach nie... Nawet jeżeli ci się zdarzy upaść tak jak Piotrowi, to Bóg cię podźwignie, i znajdziesz się w łodzi razem z Jezusem, a nie utoniesz. Raduj się jak On spełni pragnienia twojego serca. To jest to, co mówiłaś siostra tutaj. Rozmawiałeś z Bogiem o sprawie, ufasz Jemu. Dziękuj. Raduj się z tego. Wiara to jest zdolność działania w tym, czego nie widać. Wiara to jest zdolność działania w tym, czego nie widać. To jest bajka po prostu w ogóle, bo ktoś powie, nie no, to jest bajka i to jest bzdura w ogóle, bo jak można działać w tym, czego nie widać? Można działać, jeżeli jesteś podłączony do tego, czego nie widać. Jeżeli jesteś podłączony do Bożego Królestwa, a Jezus powiedział, Królestwo Boże jest między wami, chociaż nikt nie widział, żeby coś się tam zmieniło, poza tym, że był Jezus, który czynił cuda. Czy ktoś z nas może wskazać po prostu w ogóle, to jest Królestwo Boże i pójść prowadzić hordę naukowców i powiedzieć, bo macie, tu możecie badać w ogóle, to jest Królestwo Boże. Nie. Tego nie widać, ale efekt tego działania widać. I efekt działania Bożego w twoim życiu będzie widać wtedy, kiedy ty zdecydujesz się działać w tym, czego nie widać. Powiesz, jak te swoją drogą i zaufaj mu, a on sam będzie działał. Droga to jest, co się robi na drodze? Piknik? Łóżko? No właśnie, na drodze się idzie. Więc musi być podjęte działanie z naszej strony. Jest w Księdze Prorockiej taki fragment napisany, nie będę zaraz go znajdywał, kolejny z Jeremiasza, jest powiedziane, idź tą drogą, a z tyłu usłyszysz głos. W prawo bądź w lewo, to jest droga, którą masz chodzić. Tam nie jest powiedziane, siedź i czekaj, aż usłyszysz głos. Co innego jest, kiedy Bóg ci powie się, siądź i czekaj. Ale jest wielu ludzi, którzy siadają, ich życie wygląda tak, Panie, powiedz mi, co mam robić. Ale Bóg nie powiedział im, siądź i teraz w ogóle zadawaj mi to samo pytanie przez kolejne 5 czy 10 lat. Pójdź. Pomylisz się? Dobrze.
ufasz Duchowi Świętemu, On cię skoryguje. Więcej wyjdzie z tej twojej pomyłki i z tego, że idziesz, bo coś będziesz robił, niż że będziesz siedział i nic nie będziesz robił. I sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja jak południe. Zobaczcie, czy ta słuszność zabłysnęła tej osoby dlatego, że ona chciała mieć rację i domagała się o swoją rację. Nie. Poddała się Bogu, przyjęła Jego mądrość. Zdecydowała się okazać miłosierdzie, a nie domagać się sprawiedliwości. Zostawiła to Bogu, a Bóg to rozwiązał wszystko. Ja tych rzeczy doświadczam. W mojej pracy tych rzeczy doświadczam. Gdzie mam grupę szefostwa, bo już nie pracuję tam na hali składając aparaty. Ponieważ pozwoliłem Bogu puścić wodze mojej fantazji. Pozwoliłem, żeby Bóg, On malował moją przyszłość. I do tej przyszłości zacząłem zmierzać. Już od początku chodząc do pracy nie ubierałem się tak jak inni, tylko ubierałem się w długie rękawy, żeby tatuażu nie było widać. Nie dlatego, że się go wstydziłem. Tylko ja chciałem pokazać, ja siebie już widziałem w innym miejscu i wiedziałem, jeżeli będziesz pracował przy komputerze, to nie będziesz siedział w t-shircie wydzieranym. Tam za dużo takich ludzi nie ma. Większość to kołnierzyki i tak dalej. Chcesz być między nimi? Zachowuj się i myśl już teraz, że już tam jesteś. To jest to właśnie, o czym mówiłem. Wiara to zdolność działania w tym, czego nie widać. Nic nie zapowiadało, że tam będę, ale dzisiaj jestem w tamtym miejscu. Uspokój się wobec Jahwe i Jemu zaufaj, nie oburzaj się na tego, komu się szczęści w drodze na człowieka, co obmyśla zasadzki. To samo. Mówiłem przed chwilą. Zostaw to Bogu. Zaprzestań gniewu i powiedz zapłaciłeś. Złoczyńcy bowiem wyginą, a ufający Jahwe posiądą ziemię. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępczy. Spojrzysz na jego miejsca, już go nie będzie. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Nie wiem, co z tego wziąłeś, co dzisiaj mówiłem. Pastor już postawił kropkę nad i powiedział aleluja, to znaczy, że to już więcej nie powiedziałem. Ja do was mówiłem przez długi czas, że normalnie nie odważyłbym się mówić tak długo, bo nie wypada w gości tak długo mówić. Ale tak mnie przekonywało, no, że... No. Możemy pokazać Bożą miłość ludziom, którzy jeszcze nie są zbawieni z łaski. I właśnie to jest niesamowite, wiesz, że to, co dzisiaj mówiłeś, to dla mnie jest takim potwierdzeniem pewnych rzeczy, które dzisiaj się ograniczyć. Także chwała Bogu za Ciebie. Panie, ja dzisiaj usłyszałem, że to jest miłość. A właśnie, dzisiaj to jest miłość. Miałem coś zrobić na początku tego słowa, ale może to zrobię na koniec. Wiem, że wszyscy są tu, którzy szukają Boga. Na pewno nie ma tu ani jednej osoby, która by nie szukała Boga, bo bez względu na to, czy znasz już Boga, czy poddałeś się mu swoje życie, czy nie, to jesteś tu na pewno dlatego, że szukasz Boga. Ponieważ mógłbyś przyjść sobie na drugie spotkanie, gdzie pewnie jakiś obiad jest, czy coś wtedy, czy teraz? No właśnie, tam masz benefit dla swojego żołądka i dla że tak powiem, dla swoich zmysłów w jakimś zakresie. A tutaj masz, że tak powiem, no dla wielu ludzi to mogły być suchar. Taka prawda. Więc jeżeli wysiedziałeś całe to słowo, to znaczy, że jesteś tu z powodu tego, że coś chcesz od Boga. Bo Bożej miłości każdy chce.
Piotr też. Każdy chce Bożej miłości. Nie ma osoby, która nie chce Bożej miłości. Ona może powiedzieć, ja nie chcę mieć nic z Bogiem wspólnego. Ale jak ona zobaczy, ile rzeczy przez Boga istnieje, to, że to w ogóle, że ludzie są zdolni okazywać miłość drugiej osoby. No chcesz być kochany? No kto nie chce być kochany? To znaczy, że chcesz Bożej miłości, bo to Boża miłość sprawiła, że ludzie są zdolni kochać się. A diabeł to wybaczył i zamiast kochać się, to się nienawidzi. Więc jeżeli chcesz Bożej miłości, żeby Boża miłość w pełni zafunkcjonowała w twoim życiu, to ty potrzebujesz Bogu okazać miłość. Tak to działa. I największym wyrazem Bożej miłości jest to, co Chrystus na krzyżu dokonał. To, co Bóg w Chrystusie na krzyżu dokonał. Ojciec posłał swego Syna na krzyż. Ktoś mógłby powiedzieć, jaki ojciec posyła swoje dziecko na krzyż. Taki Stwórca posyła swoje dziecko na krzyż. Stwórca, mówię teraz, który chce uratować swoje stworzenie. Który rozumie co? Który rozumie działanie prawa. Tylko o prawo chodzi. Żeby uratować całe stworzenie, to trzeba było... Czy za winę człowieka może zapłacić kot? No? Kot. Nie, no. Pies. Krowa. No nie, jeżeli człowiek zawalił, to chyba człowiek musi zapłacić. To nie może być cokolwiek innego, to musi być człowiek. I dlatego Jezus się stał człowiekiem, żeby wziąć na siebie winę ludzi. I inne rozwiązanie nie będzie tutaj działać. Więc Bóg po prostu, ojciec rozmawiając z Synem i z Duchem Świętym, czy oni tworząc w ogóle cały ten świat, nie wiedzieli, że ten świat tak będzie wyglądał? Przecież istnieją w czasie i poza czasem, dla nich nie ma żadnej tajemnicy, która by była zakryta. Wszystko jest dla nich wiadome i to, co będzie, i to, co było. I w tym wszystkim my mamy możliwość wyboru. To jest w ogóle dla niektórych ludzi nie do pojęcia. Jak ja jeszcze w tym wszystkim mogę mieć możliwość wyboru? No masz, no bo ty nie istniejesz w czasie i poza czasem. Ty istniejesz teraz i to, co zrobisz, w jakimś zakresie zdecyduje o tym, co będzie później. I oczywiście różne rzeczy wpływają na to. Aleluja. Kolejny sygnał dostaje. Ale wiesz, o tym mówisz, niektórzy wytrzymali, niektórzy zdążyli przyjść z innego nabożeństwa, tak jak tutaj. Jest tak, że wszyscy wytrzymali. Wiesz, o drogę na przystanku, więc... Pani mówisz, bardzo fajnie, tak, namaszczenie do zaświętego. Ja muszę się spiąć w sobie, żeby nie nauczał, tylko żeby mówił tak, jak w piątek mówiłem. To nie jest dla mnie naturalne. Dla mnie naturalne jest nauczać, ponieważ ja siadam z ludźmi i mam 3 godziny spotkania w domu. I te spotkania zmieniają ludzi. Piotr, jak pierwszy raz był na spotkaniu u mnie w domu, to był na zjeździe. Dzień wcześniej w ogóle ostro po nosie pojechał. Ja nawet o tym nie wiedziałem. Ale minęło parę tygodni, już był ochrzczony Duchem Świętym, już Bóg zaczął naprawiać jego małżeństwo, wkrótce jego żonę ochrzciliśmy, a przed sądem stojąc, gdzie w momencie, kiedy trafił do mnie na grupę, to miał niebieską kartę założoną i miał sprawę z tego powodu, to powiedział, przepraszam, że tak pozwoliłem trochę udawić się. Spoko. To powiedział, oni tak, co sprawiło, że pan się tak zmienił? Mówi, Bóg to sprawił, ale co ja będę gadał? Państwo zapytają żony. Kto w takiej sprawie powie, żeby żonę zapytać? No ludzie. Wiemy, że za co się ma niebieską kartę w ogóle, no. Tak. Pan zapyta żony. Więc największy wymiar miłości Bożej to jest to, co Jezus dokonał na krzyżu. To Bóg dokonał. I On musiał to dokonać. To z jednej strony można powiedzieć, że jest okrutne, jaki syn, znaczy jaki ojciec pozwala, żeby syn poszedł na krzyż. Taki ojciec, który rozumie, który chce,
aby nie mieć tylko jednego syna, ale który chce mieć córki i synów na wieki. I który widzi, że nie ma innej możliwości, bo za człowieka może tylko umrzeć człowiek. I może ty jeszcze nic nie zrobiłeś z tym i dzisiaj kolejny raz słyszysz w innym wydaniu, ale tak naprawdę tą samą prawdę, którą tu wielokrotnie się głosi. Masz możliwość coś z tym zrobić. Masz możliwość podjąć decyzję. Masz możliwość skosztowania tego, jaki jest Bóg i przez to doświadczenia Jego działania w swoim życiu, a nie tylko kolejny, dziesiąty, setny, czy nie wiadomo który raz usłyszenia czegoś o Bogu, którego tak naprawdę nie znasz. Chcesz Go poznać? On jest gotowy dzisiaj dać Ci nowe serce. I nastawić Cię, i ustawić Cię na wieczność. Jeżeli chcesz tego, ja nie będę robił tak jak wczoraj. Jeżeli chcesz tego, to zapraszam tutaj. Wiecie dlaczego? Bo Jezus powiedział coś takiego. Kto wyzna mnie przed innymi, za tym ja stanę. A ten, kto wyprze się mnie, odrzuci mnie, tego ja odrzucę. Powiem wam prostą rzecz. W świecie człowiek był gotów robić różne bzdury i się nie przejmował. Różne durne rzeczy. Biegać po ulicy i krzyczeć jakieś głupie rzeczy po pijaku. Zachowywać się w sposób co najmniej dziwny w klubach czy na imprezach w ogóle. Jak był naćpany czy nachlany. Różne durne rzeczy. I nie miał żadnego problemu z tym. Więc jeżeli dzisiaj jesteś gotów odpowiedzieć na to, to wyjdź tu, będziemy się o Ciebie modlić. Może z tego słowa, co dzisiaj zasiałem, są rzeczy, które fajnie brzmią dla Ciebie, ale wydają się niemożliwe. Ty sobie myślisz tak, nie no, miłosierdzie zamiast sądu. Niemożliwe. Ja bym chciał, ale ten żal, ten ból, to wszystko, czego doświadczam, nie ma mowy w ogóle. To jest niemożliwe. No, ty nie wiesz, czego ja doświadczyłem. Ja nie wiem. Każdy może powiedzieć, ty nie wiesz, czego doświadczyłem. Ale wiem, że Jezus doświadczył za ciebie dużo więcej, bez względu na to, co ty doświadczyłeś. I On chce, przez to, że się zwrócisz do Niego, sprawić, aby moc Jego łaski wydała w swoim życiu owoc. Aby Cię uzdolniła. Tylko Ty musisz zawołać o tą łaskę. I takie osoby też tutaj zapraszam, które mają problem z tymi rzeczami, o których ten psalm mówi, dla których jest to zbyt odważne, których rażą niektóre rzeczy i emocje nimi noszą, nie potrafią nad tymi emocjami zapanować. Czy to dotyczy relacji rodzinnych, czy to dotyczy tego, co się dzieje w tym społeczeństwie, czy to dotyczy tego, co robią bogaci, a ja jestem biedny. Czy to dotyczy polityków? Nie ma znaczenia. Może krzywdy jakiś doznałeś od jakichś grup ludzi. Może to być związane z ich pochodzeniem w ogóle, jakiejś nacji. A może to być związane, nie wiem, może od klubu sportowego. Cokolwiek. I też tobie jest ciężko myśleć o tych ludziach w kategoriach takich, że ja się za nimi chcę wstawiać i myślę, to są biedni ludzie, bo nie poznali Boga. I oni są po prostu zniewoleni przez diabła i potrzebują wolności. Panie, ja wołam o miłosierdzie dla ich życia, żeby poznali Twoją miłość, a nie wołam o sprawiedliwość dla nich, bo coś tam. O właśnie, dobrze powiedziałeś. Bo ja się właśnie modlę, żeby poznali Twoją miłość. Jeżeli to dotyka Ciebie, zapraszam tutaj. Chcę, żebym się mógł już, może muszę ja coś mówić o Ciebie. Tak? Proszę. Przejdź proszę.
On będzie umiał czytać. On jest tą osobą, która była w sądzie. Ojcze Wszechmogący, dziękuję Ci za każdą osobę, która słuchała tego słowa. Proszę Panie o to, żeby ich serca były gotowe przyjąć te ziarno, które teraz Ty umieszczasz w ich wnętrzu. Ja wiem, że każda z tych osób przyszła z określoną potrzebą, Panie. Oni zidentyfikowali stan swego serca, który nie pozwala, by Twoje ziarno, by część tego, co była dzisiaj głoszona, została wzięta nie tylko na dzisiaj, że o tym pomyśleli, ale by wykonała trwałą pracę w ich życiu, Panie. I wołam o to. O to, aby teraz oni doświadczyli łaski. Łaski uzdalniającej do tego, by móc być tymi, którzy chodzą w mocy Twego miłosierdzia. Którzy o sądzie myślą, że to jest coś, co należy do Ciebie i nie są nawet w jakikolwiek sposób gotowi tego tykać i nie chcą tego tykać. Bo chcą, Panie, od Ciebie przede wszystkim miłosierdzia. Bo chcą przede wszystkim od Ciebie, Panie, Twojej miłości. Bo chcą być kanałem tej miłości i Twojego miłosierdzia. I niech ta miłość od dzisiaj ich zmienia w nieprawdopodobny sposób. W mocy Twojego Ducha Świętego. W autorytecie imienia Jezusa. Amen. Na subiektywnie będzie grać. Ja będę do Waszej dyspozycji. Będę się modlił z każdą z tych osób, która wyszła. Mm.